witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przez cały dzień pracownicy restauracji będą decydować o tym, co jemy. Przyjechaliśmy właśnie do IHOPa na śniadanie i zobaczymy, co nam polecą. Mam nadzieję, że coś zjemy, bo w sumie mogą tutaj ludzie mieć różne kubki smakowe i może im smakować coś innego niż nam, więc no, zobaczymy. Idziemy do środka, a w tym czasie wy możecie zejść na to, zasubskrybować mój kanał, zostawić łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Chodźmy. To jest takie miejsce, w którym jest wszystko. Są śniadania, są lunche, jest obiad. Mi się w ogóle podoba ich logo. Takie uśmiechnięte jest fajne. I po prostu powiemy, że nie wiemy, co wybrać, bo jesteśmy pierwszy raz, tak naprawdę drugi. I po prostu, żeby nam coś pomogli wybrać. No ale w sumie ten pierwszy raz byliśmy 5 lat temu i tego nie pamiętamy, tak, nie? W tym momencie macie przebitki menu. Wszystko wygląda tak dobrze, że ja bym tak czy siak nie wiedziała, co wziąć. Jest sezon na dniowe rzeczy. No bo już jest Halloween zaraz. No. Oby nam nie dali dyniowych rzeczy, bo ja nie lubię dyni. Ja też nie lubię dyni. Ci okaże, że będziemy głodni cały dzień dzisiaj. So we have a question for you, because everything looks so delicious. Could you recommend something for us? So pancake combo. It has eggs, bacon or sausage. Sounds good. Or if you want like something like really big, this is $9. Coffee, this and it has coffee. Okay, so we'll take this and this. Which pancakes are the best? Strawberry banana. Okay. And the eggs, how do you like them? What can I choose? Scrambled, over medium. It can be scrambled. And you want bacon or sausage? Bacon. Perfect. Thank you. Dobra, więc pani nam poleciła takie combo, że jest kilka rzeczy różnych na talerzu. I oprócz tego taki zestaw za $9, gdzie jest po prostu śniadanie z piciem. I nie spojrzałem w ogóle, jak wygląda to śniadanie. Po prostu je wybraliśmy. Tak samo to, co pani to combo, co poleciła, wiem, że tam są pancake'i i jajka. A tak to nie wiem, co dokładnie jest. I za każdym razem, jak pani się pytała, czy to, to wybieram po prostu tą pierwszą opcję. Tak. Wydaje mi się, że to będzie dobre śniadanko. Też mi się wydaje, no, że będzie git. Dobre rzeczy pani wybrała. Wow. Wow. Ale to wygląda dobrze. Jestem ciekawa, co jest w tej bułce. To jest boczek, jajko, olet i ser. I ser. Chcę to spróbować. Ja jestem ciekaw hash brown, bo ogólnie jedyne miejsce, w którym jadłem hash brown, to jest McDonald's. Ja też. Jestem ciekaw, jak to smakuje w takiej śniadaniowni. Git jest zupełnie inny niż maku. Fajne. Ej, ta bułka smakuje jak pancake. To smakuje to. Ja nie wierzę. Zostawię pół tej bułki. Pyszne śniadanko. Posmakuj hash brown. Zanim posmakuję hash brown, to posmakuję jeszcze gorącą czekoladę. Ale dobra. Taka prawdziwa gorąca czekolada, nie kakao. Test hash brownu. To jest placek czy miasany? Dobra, widzowie, test pancake'a. Ale dobra. Zupełnie inny smak jakby, bo nigdy nie jadłem pancake'a żebym tu z kawkowym, bo tu z kawką. Zawsze tylko Nutella i syrop klonowy. Nie no, giga dobre śniadanie. No, mega dobre śniadanko. Na tej sutki przyjechaliśmy do Dunkin Donuts. Chodźcie, pokażę wam coś, co jest super w Dunkinach. Klamka. D. Zawsze jest klamka w literze D. Zazwyczaj jest różowa. Czasem jest ewentualnie szara. Ale to mi się podoba. No, idziemy. Can you recommend us something? Three donuts that are good. Okay. Maybe different. Something crazy. Like something more colorful. Do you guys like jelly? Yeah, jelly is nice. You guys want to try it? Before you buy it? Yeah, we can try it. You can try it? Yeah. And maybe something cold to drink? It's pumpkin season. So we can take something with pumpkin, maybe? We have the lattes, we have the macchiatos. Pumpkin season! Już teraz wszystko w Stanach jest dniowe, bo już jest Halloween i niektórzy nawet już mają ozdoby halloweenowe u siebie w domach. Znaczy jest tak naprawdę dopiero początek października, nawet no jeszcze tak, nie. No. A już ludzie robią na Halloween, który jest w listopadzie. Niesamowite. No. Ej, ale fajny jest ten posmak dyniowy. Gdybym była w Dunkinie, to bym sobie jej nie kupiła. No bo my nie pijemy kawy, tak, nie? Ale gdyby na przykład ktoś mi ją dał, to bym się napiła trochę, nie? Dobra. Donaty. Powiedziałem coś crazy celowo, żeby pani dała nam jakieś kolorki. Nie dała nam finalnie kolorków, ale dała nam za to nie donata, a pączka. Jakby Dunkin Donut, to dostaliśmy dwa pączki. I ten ma w środku dżem. A ten ma jakiś krem. Uuu, ile dżemu. Jaką twoją minę, jak to ty smakujesz nagle tak... To znaczy, że widzowie jest dobre. Pyszne! Mega dobre, no. Zawsze tylko Ola zamawiała w Dunkin Donut sobie coś, ja nigdy będę zamawiał. Tak? No to jutro idziemy do Dunkin. Największy hit. Pani dała nam dwa munchkinsy za darmo. Tak. I jeszcze skasowała nas tylko za jednego donata. Tak ja samo od siebie. Ale to już trzeci czy czwarty raz, jak jesteśmy w Dunkin Donut, to dają nam te munchkinsy, czyli takie małe pączki za darmo, albo nie liczą nam jakiegoś pączka. Ja nie wiem, o co chodzi w tym Dunkin Donut. Dobra, teraz ja testuję mojego donata, w sensie pączka. No,
Ale fajnie z tym krem. To jest biała czekolada. No, ale to jest dobre. Ja chyba pójdę pani podziękować, że mi poleciła tego pączka. To mój nowy ulubiony pączek. Jest bardzo dobry. Przyszedł czas na obiad i przyjechaliśmy teraz do restauracji, której nigdy nie jedliśmy. I tak jak Paweł powiedział, jest to Shake Shack. Wiele osób zachwala tą Frisiverka, nie? Zawsze mówią, tak, że to jest pierwsze co jak przyjeżdżają do Ameryki, to muszą zjeść Shake Shack. Tak, jak rozmawialiśmy z Pawła rodzinką, to też mówili, że jest naprawdę mega dobre tutaj jedzonko. No, więc moja kuzynka mówiła, że na studiach codziennie shake i burger z Shake Shack. Ej, Shake Shack, ma to sens, shake, czy muszą nabić shake'i dobre? Zobaczymy. Shake Shack! Okay, so we'll take that. We also have the chicken shack. Okay, we'll take it too. You want to add anything else? What can we add? Bacon, avocado. Okay, we can add bacon. We have regular fries, cheese fries. We'll take regular and cheese maybe. In a drink, we have our new lemonade, regular lemonade, and we got soda. We got our shakes, we got chocolate shake, strawberry shake. Let's take chocolate shake and kiwi. Zaproponowali nam dwa burgery, takie chyba klasyczne burgery, bo one nazywają się Shack. Shack Burger i Chicken Shack, no to chyba takie są takie klasyki tu. Chyba tak, no. No i mamy Shake'a, no bo wiecie, Shake, Shack, wiecie o co chodzi. Czyli mamy Shake'a i Shack'a. Shake to jest napój, Shack to jest burger, okej. Okay. Zapłaciliśmy $43. Wyglądamy jak Amerykanie? A czemu tak się nagle ten postawiliśmy? Nie mam pojęcia. Czekamy na YouTube'ku. Yeah, it looks perfect. O, te osoby ładnie wyglądają, burgery. Te burgery są ciekawe. Mi się chcesz po ketchup szybko? Idę po ketchup, ale nie smakuj beze mnie. No dobra. Tylko po prostu. To na buniata kiwiatko. Dobrze wygląda, no. Kurde. A mi tak już ślinka cieknie. Jestem. Dobra, najpierw ja posmakowałem lemoniatkę. Najpierw przebitki. No dobra, no. Jak te burgery wyglądają fajnie. Ja zaczynam od lemoniatki. Kwaśna, ale to są twoje smaki. No. Aha, uwielbiam kwaśne rzeczy. Ej, ale to też ci będzie smakować. Dobra, uwaga. Shake. Shack. Strasznie słony ten burger, co prawda. Wziąłbym go drugi raz bez bekonu, bo bekon sam w sobie jest słony. Ale jest fajny. Ej, jest bardzo dobry ten burgerek. Me like it. Ja smakuję z relacją. Zresztą to jest dobre. Ja jestem ciekawa tego kurczakowego. To smakuj. Chyba bardziej mi smakuje z wołowiną. Czemu do kurczaka sosu śmietanowego jest zrobiony ogórek konserwowy? Gustachny dobry z ogórkiem. Ten kurczak jest mega dobrej jakości, ale nie pasuje mi tu do burgera. Nie? Ogórek w kanapce z kurczakiem i sosem śmietanowym od razu banuje kanapkę. Ja robię teraz mieszankę, widzowie, frytkę z burgerem. No, to jest coś pięknego. Bardzo dobry sos serowy mają. Dobre rzeczy nam polecił. Spoko jest. Kurczak, ale wołowina. I on powiedział, że to jest ich najpopularniejszy burger. Fajne jedzonko. Widzimy się w następnej restauracji. Chodzimy sobie z Pawłem po mieście i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się czegoś napić. I przyjechaliśmy właśnie do Starbucksa, do drive-thru. I po prostu zamówimy sobie jakieś picie, które nam polecą. Będzie ciekawie, bo ogólnie nie pijamy kawy. I'm not really often in Starbucks. Can you recommend me something to drink? You want a caramel macchiato? Yeah, sounds nice. Maybe something cold also for my girlfriend. Do you want to try the caramel macchiato cold? Yeah, I will take hot and cold then. No dobra, no to mamy dwie kawki. Ja nie skumałem w ogóle o co chodzi, jakby ciężko mi było panią zrozumieć, ja tylko okej, okay, it can be. No dostaniemy kawę zimną i ciepłą taką samą, więc sobie zrobimy porównanie. Starbucks. Star to jest gwiazda, Bucks to się mówi na dolary, jakby 50 bucks, $50. Gwiazda dolar. To jego rozkmina. Ale przekmina. Thank you, YouTube. To co? Ja zimne, ty ciepłe. Oj, ale tutaj kawą. Taka mocna kawa, nie? Ej, masz tu słomkę? Mam słomkę. Bo na dole zobacz, jest mleko. A, to wymieszaj, może będzie lepsze. Nie, ja wypiję to mleko z dołu, a resztę zostawię. Będzie ci smakować. Ale ta jest lżejsza niż ta. Jest zdecydowanie lżejsza. No bo tu musisz wymieszać, serio. Na dole jest good. Nie, to ta mrożona, jak ją wymieszamy, nie jest zła. To jest lepsza, no ta jest mega mocna. Nie, no kawa nie jest dla nas, Pawcio. No jakoś to sobie błyknę, ale no tego... Nie wypijemy tego. Pojedziemy do domu i damy to cioci. Albo wujkowi, wujek lubi. No. Jedziemy dalej i widzimy się wtedy na kolacji. Na kolacji przyjechaliśmy do Taco Bell. Ja nigdy nie jadłam, Paweł jadł trzy razy na Hawajach, a w sumie chyba dwa razy, nie? Tak, dwa razy jadłem, no. I mówił, że jest mega, mega dobry, więc idziemy posmakować i zobaczymy, co nam polecą. Do we order here? Do we order here?
Okej, każdy dobry, okej. Czyli gotówką tutaj się płaci? Ale lipa, nie mogą nam polecić. No właśnie, no musimy zmienić, bo tutaj nam nic nie polecam. No ja chciałem tak obejrzeć. To możemy pojechać do drive-thru i zjeść w aucie, bo jest drive tutaj. Możemy. Drive'ie nam polecam. Drive'ie muszą nam polecić. No właśnie. Okej, okay. Let's do it. I have a question. I'm first time in Taco Bell. Can you just recommend me something? Something good? We have the crunchy tacos, we have soft tacos, spicy. Crunchy tacos sounds actually really nice. So, how many crunchy tacos do you want? How many can I take? The combo comes with three crunchy tacos and one drink. Okay, and we'll take maybe some burrito also? We have bean burrito, cheese rice and bean burrito. Bean burrito. Do you have some slushy or stuff like that? We have the blue raspberry and also we have the new one, strawberry free, lime free. Can we take both of them? Okay, it's gonna be $19.94. To będzie ciekawe zamówienie. No ale nie wiemy co tam w ogóle będzie w tym taco. Ona nawet nie powiedziała mi. Nie, po prostu Supreme, po prostu Supreme. I do widzenia. Okej. Okay. Znaliśmy miejsce, gdzie możemy zjeść na zewnątrz. Pierw slushy, co? Właśnie to chyba tak. Oj, ale dobre. Ale słodkie, ale dobre. Ja wolę to. To jest lepsze. No. No. To jest takie mleczne. No właśnie tak trochę smakuje, nie? Takie jak taki milkshake trochę. Ale zimno, ja bym chciała już zjeść. Może najpierw zabierzemy się za... Fasolowe burrito. Jadłem burrito. Jest pyszne, ale nie jadłem fasolowego burrito. To jest taki mus fasolowy. Taki jak w Pueblo jest, ale nie smakuje mi. Strasznie dziwne. Nie jest złe nie w smaku. Złe, ale jest sama fasola, nic więcej. Specyficzne bardzo. Spróbujmy tacos. Tak. I to są trzy takie same tacos, tak? Tak, mam nadzieję, że tym się najemy. To są trzy tacosy, które są crunchy, są supreme i nie mam pojęcia co mają w środku. Mają tak, serek. Pomidorka, sałatki i jakieś mięso. Fajne! Smakuj! Ja. Zajebiste! Bardzo dobre, nie? Mega dobre! To ma wołowinkę w środku. Mega dobre jest. Pyszne! Super kolacja, fajnie, że się udało. Ono jest fajne, bo nie jest ostre. Ma też świeże warzywka i ten sos śmietanowy. Dzięki temu to jest takie fresh. Bardzo fresh to jest. Bardzo fajna kolacja. Bałam się, że to będzie niedobre, bo ja nigdy nie jadłam takowe, ale jest super. Naprawdę jest mega, mega dobra. Wszystkie te miejsca, w których dzisiaj byliśmy, są krzyżówkami na całą Amerykę. Bardzo dobre dzisiaj jedzonko. Mega dobre, wszystko było pyszne. 5000 kalorii każdy z nas konsumował dzisiaj. A kto to liczy? Jesteśmy na wakacjach. Będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli tak. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa! Pa pa! Kocham Taco Bell. Kocham Stany. Przeprowadzamy się tu serio. 100 000 lajków się przeprowadzamy.